36-latek, który był uczestnikiem Kastelparty w Bolkowie, zmarł w efekcie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Mogły się do tego przyczynić narkotyki lub alkohol. Szczegóły jednak będą znane dopiero po badaniach toksykologicznych. Mężczyzna był uczestnikiem Kastelparty w Bolkowie. Zmarł na polu namiotowym. Jak informuje zastępca prokuratora rejonowego w kamiennej górze, Anna Kaczyńska, są już znane wstępne wyniki sekcji zwłok. Mężczyzna zmarł w efekcie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Stwierdzono obrzęk płuc. Lekarz nie wyklucza, że mógł mieć na to wpływ środek odurzający, ale będą to Mogły potwierdzić dopiero badania toksykologiczne.